Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Premierze, Wysoka Izbo. Ja również mam nadzieję, że polskie przedsiębiorstwa składając ofertę w postępowaniach przetargowych będą składały ofertę najlepsze, co pozwoli realizować zamówienia publiczne w Polsce. Natomiast odpowiadając na pytanie, materiały niejawne są przekazywane do urzędu ze względu na to, że jeśli jest prowadzona kontrola danego postępowania bądź jest rozpatrywany spór między zamawiającym a wykonawcą przez Krajową Izbę Odwoławczą, to oczywiście te materiały muszą być przekazane do urzędu i odpowiednio przechowywane i o tym stanowi odpowiedni przepis. Dziękuję bardzo.